główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Dobry wieczór, pora na najważniejsze informacje z Opolszczyzny. Wszystko widział świadek, który od razu poinformował służby ratunkowe. Tam od razu przyjechali policjanci na miejsce. Ta 14-latka została przewieziona do szpitala. Może się okazać, że spółka przez to straci roczny dochód, roczny zysk w wysokości 5-6 milionów. Trzeba bardzo precyzyjnie na dzisiaj określić, co w mojej glebie brakuje, co zrobić w sytuacji, kiedy nawozy są horrendalnie drogie. Wraz z odwilżą przyszło nowe zagrożenie. To sople i lód spadające z dachów. Coraz częściej słyszymy o zdarzeniach, jakie przydarzają się zwłaszcza przechodniom. W Opolu bryła lodu spadła na głowę 14-letniej dziewczyny. Na szczęście nie doszło do tragedii. Sprawę wyjaśnia policja, a o szczegółach Bartosz Sadliński. Do niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj wczesnym popołudniem na odcinku ulicy Książąt Opolskich między Rynkiem a ulicą Katedralną. Wszystko widział świadek, który od razu poinformował służby ratunkowe. Tam od razu przyjechali policjanci na miejsce. Ta 14-latka została przewieziona do szpitala, ale na diagnostykę, żeby po prostu zobaczyć, czy aby na pewno nic jej nie jest. Myśmy poinformowali rodziców, poinformowaliśmy również strażaków, dlatego że tam również zwisały innego rodzaju, podobne jakieś sople i zależało nam na tym, żeby już nie stwarzały żadnego zagrożenia. Nastolatka została przewieziona do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, szybko jednak wypisano ją do domu. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Policjanci z Komendy Miejskiej wyjaśniają, czy ktoś ponosi odpowiedzialność za to, że ten lód spadł. W tej chwili to będziemy wyjaśniać. No jeżeli się okaże, że rzeczywiście tam doszło do jakiegoś zaniedbania, no to konsekwencje może podnieść administrator. Jak podkreśla Krzysztof Maślak, komendant Straży Miejskiej w Opolu, odpowiedzialność za usunięcie nawisów śnieżnych ponosi zawsze zarządca obiektu. Konsekwencje mogą być różne. Jeżeli mówimy o kolejnych ustawach, czyli ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to można nałożyć mandat za niewiązanie się z obowiązku na podstawie artykułu 10.2 lub 10.2, czyli regulaminu miasta Opola. Jeżeli mówimy o artykule 117 kodeks wykroczeń, to będzie kara do 1500 zł, natomiast jeżeli mówimy o prawie budowlanym, to prawdopodobnie w zależności od szkody, jaka będzie wyrządzona, będzie postępowanie wyjaśniające. Według Centrum Modelowania Meteorologicznego najbliższe tygodnie zapowiadają się jako bezśnieżne. Warto jednak potraktować wczorajszy wypadek jako ostrzeżenie na czas, gdy zima wróci. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Firma Electrix, która decyzją nominowanych przez prezydenta Opola wiceprezesów wodociągów i kanalizacji miała dostarczać tej spółce prąd do końca 2023 roku, właśnie ogłosiła upadłość. Samą umowę z WIK-iem Electrix zerwał zaledwie po 8 dniach od wygrania przetargu, w którym w ogóle nie powinien startować. Opolskie wodociągi straciły na działaniach ludzi Arkadiusza Wiśniewskiego co najmniej kilka milionów złotych. Tomasz Gdula. Cała afera w WIK rozpoczęła się od ujawnienia przez prezesa Ireneusza Jakiego, że gdy przebywał w szpitalu, jego zastępcy w przetargu wyłonili dostawcę prądu dla spółki. Zamiast wybrać sprawdzonego od lat partnera w postaci dużego państwowego koncernu, postawili na niewielką firmę Electrix, której szef był w przeszłości zatrzymany przez CBA. Już na początku maja prezes Ireneusz Jaki ostrzegał przed konsekwencjami, jakie ta decyzja może oznaczać dla opolskich wodociągów. Może się okazać, że spółka przez to straci roczny dochód, roczny zysk w wysokości 5-6 milionów, który zostaje przejedzony na skutek błędu współpracowników prezydenta, którzy w tej chwili piastują funkcję wiceprezesów. A to oczywiście będzie miało skutek taki, że może to się odbić na cenach wody i ścieków w mieście dla mieszkańców Opola. W międzyczasie okazało się, że firma, którą wybrali namaszczeni przez prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego wiceprezesi Paroń i Maślak, w ogóle nie powinna być dopuszczona do przetargu. Oboje mają w związku z tym prokuratorskie zarzuty. Osoby te, działając w imieniu i na rzecz spółki Wodociągi i Kanalizacja, zawarły w trybie przetargowym umowę na dostawę energii elektrycznej
do reprezentowanego przez siebie przedsiębiorstwa z podmiotem, który nie spełniał podstawowych kryteriów dopuszczenia go do przetargu. Teraz okazało się, że firma, która miała zapewnić WIG-owi stabilne dostawy prądu do końca 2023 roku, właśnie ogłosiła upadłość. Podległe prezydentowi miasta propagandowe pisemko zakładu komunalnego ogłosiło w związku z tym, że ugoda z Elektriksem, na której mocy, przypomnijmy, wodociągi zrzekły się kilkuset tysięcy złotych odszkodowań, za zerwanie przez dostawcę prądu umowy zaledwie po 8 dniach od jej zawarcia, była dobrą decyzją. Ani słowa refleksji, że sam wybór tego dostawcy był nie tylko skandalicznym błędem, ale i, jak twierdzi prokuratura, przestępstwem, przed którego skutkami tym pismem z 4 kwietnia bezskutecznie ostrzegał prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego prezes Ireneusz Jaki. Tomasz Gdula, Kurier Opolski. Coraz więcej rolników wykorzystuje w gospodarstwach biologiczne środki ochrony roślin. To zamiennik dla chemicznych nawozów. O tym, jak prowadzić uprawy w zgodzie z naturą, rozmawiano w Opolskiej Izbie Rolniczej. Podniesienie żyzności gleby to wyzwanie, jakie stoi przed współczesnym rolnictwem. W ten sposób można bowiem ograniczyć ilość stosowanych nawozów, które są rekordowo drogie. Gospodarze powinni też wykonywać badania gleby. Dzięki temu mogą uzupełnić brakujące składniki i zapomnieć o nawożeniu na zapas. Koniec z nawożenia, z przyzwyczajenia. Trzeba bardzo precyzyjnie na dzisiaj określić, co w mojej glebie brakuje. Co zrobić w sytuacji, kiedy nawozy są horrendalnie drogie, co zrobić, żeby przy mniejszym nawożeniu uzyskać jakościowo ten sam plon, ilościowo ten sam plon. Konferencja to kolejny krok w stronę promocji bardziej efektywnych metod uprawy roślin. Organizatorzy chcą zachęcić gospodarzy do rolnictwa precyzyjnego i regeneratywnego, które ma za zadanie podnieść zawartość próchnicy w glebie. Produkcji rolniczej, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, no, potrzebujemy gleby. To jest nasz warsztat pracy. Jeżeli my odpowiednio będziemy traktować tą glebę, będziemy odpowiednio ją zarządzać, nawozić glebę, nie tylko rośliny, no to ona nam się odwdzięczy w takim cudzysłowie i będzie nam rodzić lepsze plony i więcej tych plonów, więc to jest podstawa w ogóle do rozpoczęcia czegokolwiek. Odpowiednia analityka gleby, odpowiednie badania i oczywiście interpretacja tych wyników. Opolscy rolnicy podkreślają, że takie spotkania są cenne, bo pomagają im podejmować trafne decyzje i lepiej zarządzać gospodarstwem. Jest to przyszłościowy temat, gdyż przepisy Unii Europejskiej zmuszają nas do zaniechania stosowania w większych ilościach środków chemicznych. No i środki biologiczne mają w pewnym stopniu zastąpić te środki chemiczne. Gospodarstwo jest w stanie ograniczyć koszty produkcji pod kątem takim, że jest w stanie poznać swoją glebę, bo to jest podstawa, bo jeżeli człowiek nie zna swojej gleby, nie wie, co w niej jest, to nie ma sensu, powiedzmy, stosować środków dodatkowych. W trakcie spotkania odbyła się również prezentacja maszyn bezorkowych, które nie obracają ziemi, tylko ją spulchniają, co sprzyja środowisku i pozwala ograniczyć koszty produkcji. Małgorzata Parzonka, Kurier Opolski. W okresie świątecznym na drogach w całej Polsce pojawi się więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą kontrolować m.in. prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich trzeźwość i sposób przewożenia dzieci. Jesienno-zimowa aura potrafi tworzyć trudne warunki drogowe dla kierowców. Wraz ze mną jest podkomisarz Dariusz Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Witam serdecznie. Czy okres świąteczny i nowego roku to czas, kiedy liczba wypadków jest wzmożona? Tak, mamy wtedy więcej wypadków drogowych z jednej strony. Chodzi oczywiście o warunki atmosferyczne, o których pan redaktor powiedział, a z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że właśnie teraz, dzisiaj, jutro, w okresie świątecznym ruch na drogach będzie zdecydowanie większy. My wszyscy musimy po prostu wziąć to pod uwagę. To też jest wzmożony czas pracy policjantów ruchu drogowego. Nasi funkcjonariusze będą prowadzić kontrole, będą te kontrole szczegółowe. W pierwszej kolejności stan trzeźwości. Tutaj nie ma możliwości, aby po naszych drogach poruszali się pijani kierowcy. Również będziemy sprawdzać, czy piesi są przewożeni w sposób bezpieczny, w sposób prawidłowy. Mogą być miejscami utrudnienia w ruchu, mogą być miejscami drogi zakorkowane. To wszystko musimy wziąć pod uwagę, żeby nasza podróż była po prostu bezpieczna. A jak podróżujący, szczególnie kierowcy, powinni przygotować swoje pojazdy do drogi?
My tak dwutorowo do tego podchodzimy. Z jednej strony ważne, żeby sam kierowca był przygotowany, czyli to, o czym mówiłem, żeby zaplanował sobie chociażby przerwy w trasie, jeżeli jest to trasa kilkugodzinna. No a z drugiej strony oczywiście bardzo ważna rzecz, czyli przygotowanie samochodu do drogi. Zatem opony, najlepiej zimowe, nie ma takiego obowiązku, ale bieżnik musi być bez wątpienia dobry. Płyn do spryskiwaczy zimowy, żebyśmy mogli w każdej chwili przetrzeć szyby. Odpowiednio wyczyszczona klimatyzacja, nawiew, no po to, żeby te szyby nam po prostu nie parowały. Wspomniał pan o wzmożonych kontrolach na opolskich drogach. Jakie więc kary będą czekać na kierowców niestosujących się do przepisów? Przypomnę kierowcom, że po pierwsze działa już zasada recydywy, czyli w momencie, kiedy w przeciągu 2 lat zostaniemy drugi raz przyłapani, jak przekraczamy prędkość o 30 km na godzinę, jedziemy za szybko, no to te kary są już podwójne, czyli już bardzo dotkliwe, bo tutaj już powyżej 1000 zł te mandaty są, a nawet znacznie, znacznie większe. Też ci kierowcy bardziej doświadczeni muszą pamiętać o tym, że na drogi wyjeżdżają również kierowcy mniej doświadczeni. Kierowcy, którzy mogą być mniej skoncentrowani, którzy gorzej sobie radzą w zimowych warunkach i każdy z nas musi stosować zasadę ograniczonego zaufania, żeby uwzględnić błędy innych. Bardzo panu dziękuję. Jak widać, na drodze powinniśmy zastosować się do zasady ograniczonego zaufania, podróżować powoli, bo ucierpieć może nie tylko nasze zdrowie i życie, ale również i portfel. A w tym serwisie zobaczą państwo jeszcze między innymi. W tym roku nieco inaczej, bo ze względu na to, że zaraz po świętach zaczynamy remont kościoła, generalny remont kościoła, to kolekcję postanowiłem przenieść do mojego domu i tutaj właśnie udostępnić do zwiedzania przez najbliższe dni. W razie pogorszenia stanu zdrowia, także w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, można otrzymać pomoc medyczną. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, gdzie się po nią udać. O szczegółach Maciej Wójtowicz. W czasie przerwy świątecznej aż do Nowego Roku nie musimy martwić się o dostępność do publicznej opieki zdrowotnej. W razie nagłego zachorowania jedną z opcji jest na przykład wizyta w nocnym i świątecznym punkcie. W przypadku nagłego zachorowania i nagłego pogorszenia się naszego stanu zdrowia możemy zgłosić się właśnie do takich punktów. W Opolu taki punkt działa przy Szpitalu Wojewódzkim przy ulicy Katowickiej, natomiast na całej Opolszczyźnie w każdym powiecie działa również taki punkt. W sumie mamy ich 13. W niedzielę i święta są one czynne całodobowo. W tygodniu można się do nich zgłaszać od godziny 18 do 8 rano. W identycznych godzinach można skorzystać też z bezpłatnej teleplatformy pierwszego kontaktu. Porady realizowane są w kilku językach, m.in. polskim, angielskim i ukraińskim. Teleplatforma pierwszego kontaktu jest nocną formą pomocy medycznej. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200 uzyskamy pomoc medyczną w postaci porady, jak również w razie konieczności uzyskamy e-receptę, e-skierowanie bądź też e-zwolnienie. Czynne będą również oddziały SOR oraz szpitalne izby przyjęć. Lekarze będą nieść pomoc najbardziej poszkodowanym. Zasady funkcjonowania tych placówek nie ulegną zmianie. Szpitalny oddział ratunkowy funkcjonuje normalnie, to znaczy tak jak w każdy inny dzień w roku, całodobowo, 7 dni w tygodniu, również w święta. Będzie tutaj na stałe lekarz części internistycznej SOR-u oraz lekarz części ortopedycznej SOR-u. Na SOR zgłaszają się pacjenci bez skierowania, w nagłym zachorowaniu, jeśli coś pacjenta zaniepokoi, szczególnie jakieś nagłe bóle w klatce piersiowej, duszności, silne bóle brzucha. Jak również na SOR trafiają oczywiście pacjenci przywożeni karetkami pogotowia. Do tych placówek można zgłaszać się bez skierowania, niezależnie od miejsca zamieszkania. W razie zagrożenia życia lub zdrowia należy od razu zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112. Dodatkowo przez 24 godziny na dobę jest już czynna bezpłatna infolinia. Będzie tam można uzyskać informacje na temat położenia najbliższego szpitala, punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej czy dyżurującej apteki. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Oglądają państwo Kurier Opolski, a teraz dalsze informacje w skrócie zapraszam. Jak podaje portal opole.tvp.pl, 2 osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło w Głuchołazach. Samochód osobowy dachował na pobocze jezdni przy alei Jana Pawła II. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do niskich służb tuż po północy. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Rannych przetransportowano do pobliskiego szpitala.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje, że woda w wodociągu Pruszków-Zimnice zaopatrującym dzielnice Opola, Winów, Sławice, Wrzoski, Chmielowice i Żerkowice oraz miejscowości gminy Pruszków, Komprachcice, Dąbrowa jest zdatna do spożycia pod kątem bakteriologicznym. Tym samym spełnia wymagania określone w przepisach. Próbki do badania zostały pobrane 21 grudnia. W okresie świątecznym policja dostaje coraz więcej zgłoszeń dotyczących oszustów. Ich nową metodą działania są SMS-y, w których podają się za popularnych dostawców przesyłek. W wiadomościach informują o wstrzymaniu dostawy paczki. Każą nam wpłacić drobną kwotę, aby uniknąć zwrotu zamówienia. W treści SMS-a podają link do fałszywej strony. To za jego pośrednictwem kradną nasze wrażliwe dane. Policja apeluje o rozwagę, aby w pośpiechu związanym ze świątecznymi przygotowaniami nie dać się zwieść oszustom. Do końca grudnia na naszej antenie wyemitowane zostaną dwa filmy dokumentalne wyprodukowane przez TVP3 Opole. Ich autorem jest nasz redakcyjny kolega Dariusz Deberny. Najbliższą produkcję opowiadającą o działalności Związku Polaków w Niemczech będzie można obejrzeć już w poniedziałek. Film o Związku Polaków w Niemczech nosi tytuł Pod znakiem rodła. Powstawał przez 3 miesiące i nagrywany był w dużym stopniu za zachodnią granicą kraju, w Berlinie i na terenie Zagłębia Rury, gdzie przed laty emigrowali Polacy. Związek powstał w 1922 roku, a więc dokładnie 100 lat temu. W 1939 został zdelegalizowany, a po II wojnie światowej wznowił działalność. 55-minutowy film przypomina o okresie, gdy Polacy w Niemczech mieli status mniejszości narodowej. Przede wszystkim skupia się jednak na bieżącej działalności Związku. Opowiada o społecznej pracy na rzecz zachowania polskiej tożsamości za granicą. Wydaje mi się, że każdy mieszkaniec Opolszczyzny powinien ten film zobaczyć, ponieważ Związek Polaków w Niemczech do 1939 roku też bardzo mocno działał tutaj na terenie Opolszczyzny. Drugi film jest stricte historyczny i powstał we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Ten film opowiada o siostrach zakonnych, które takich schorowanych Żydów ukrywały przez pewien czas, tak długo jak mogły ukrywać, dopóki po prostu gestapo nie dowiedziało się o tym, że ci Żydzi przebywają w szpitalu sióstr w Szczepanowicach czy też w Pruszkowie Podopolskim. No i przyjechali, tych Żydów zabrali, zostali ci Żydzi wywiezieni do miejscowości Pirna pod Dreznem, no i tam niestety eksterminowani przez władze nazistowskie, przez nazistów. Premiera filmu Związku Polaków w Niemczech na naszej antenie już 26 grudnia o godzinie 19.10. Wkrótce poinformujemy o dacie emisji drugiego reportażu. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Wyjątkową kolekcję bombek i szopek bożonarodzeniowych można podziwiać w Obrowcu. Wystawa powstała dzięki zaangażowaniu sołtysa i mieszkańców wsi. Żyjemy w takich czasach, kiedy łatwiej jest kupować nowe bądź wymieniać, niż dbać o to, co mieliśmy, co mieli nasi rodzice, czy mieli nasi dziadkowie. Dzisiaj jestem w niezwykłym domu u sołtysa Obrowca Patryka Blani, który kolekcjonuje bombki i o tych bombkach będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To ile Pan ma tych bombek? Jakie są najstarsze? No najstarsze to myślę, że są starsze niż ja sam, ponieważ ludzie też przynoszą te bombki, ofiarują je. W zeszłym roku mieliśmy pierwszą jakby kolekcję udostępnioną dla zwiedzających w naszym parafialnym kościele. W tym roku nieco inaczej, bo ze względu na to, że zaraz po świętach zaczynamy remont kościoła, generalny remont kościoła, to kolekcję postanowiłem przenieść do mojego domu i tutaj właśnie udostępnić do zwiedzania przez najbliższe dni. Bombek myślę, że samych tych kolekcjonerskich i tych zwykłych ponad 2000 na pewno się uzbiera. No i szopki. I szopki, tak. Szopki też rozbudowujemy już od kilku lat. Od kiedy zostałem sołtysem, zrobiliśmy pierwszą szopkę większą u nas w parafialnym kościele i była to też żywa szopka na zewnątrz. Później jednak stwierdziliśmy, że będziemy robić szopkę wewnątrz kościoła i ją sukcesywnie powiększać o elementy ruchome i tak też mamy tutaj motywy i elementy, które przyjechały do nas bezpośrednio z Holandii, ze Szwecji. I włoskie szopki ruchome. W tym roku to też można zobaczyć w nieco mniejszych inscenizacjach u mnie w domu.
właśnie z tymi ruchomymi elementami, ale też mam taką dosyć ciekawą szopkę, która do tej pory nie była udostępniana, bo była to moja prywatna szopka, którą też dostałem w prezencie. Jest to szopka powojenna, figurki powojenne. Bardzo małe figurki, ale zawierają bardzo dużo elementów, bo nawet znalazł się tam taki element jak piesek pasterski. I tą informacją kończymy główne wydanie. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, którą przygotowała Wiktoria Marszałek. A potem rozmowa dnia. Gościem Hanny Honisz będzie Waldemar Musioł, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. O 21.30 wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego. Teraz dziękuję za uwagę i do zobaczenia.